Gościliśmy już na tym kanale komputer w obudowie z Lego. To dlaczego nie moglibyśmy stworzyć peceta z filamentu? Witam Was bardzo gorąco w teście jedynego w swoim rodzaju komputera z drukarki 3D. A oto on. Wybaczcie, ale nie jestem specjalistą od druku 3D i nie powiem Wam w tym odcinku o szczegółach produkcji widocznego obiektu. Jedno natomiast jest pewne. Obudowa HTPC została wytworzona w drukarce polskiej marki Zortrax. Model M200 Plus stacjonuje na stałe w częstochowskiej siedzibie XCOM-u i służy m.in. takim projektom. Z informacji, które mi przekazano, wynika, że drukowanie widocznego na Waszych wyświetlaczach modelu zajęło calutkie 3 dni. Czy warto było tyle na to czekać? Przekonajmy się. Konstrukcyjnie ciężko jest mi cokolwiek zarzucić obudowie dla mini komputera. Liczne podziurkowania filamentu SSD są dowodem na to, że myślano w trakcie jej projektowania o odpowiedniej wentylacji komponentów. Zadbano także o szczegóły, jak choćby wygospodarowanie miejsca na zaślepkę portu wejść i wyjść płyty głównej oraz realizację dwóch otworów dla przycisku włącznika, jak i 12-woltowego zasilacza Pico. Aczkolwiek o jakość druku możemy się już spierać. Z jednej strony ścianki są na tyle grube, żeby nie martwić się o wytrzymałość konstrukcji podczas instalacji komponentów. Z drugiej jednak na naszych oczach widoczne są liczne niedoskonałości wydruku. Niespójność konstrukcji, odkształcenia, różnice w wyglądzie ścianek. Jeśli chcemy to porównać z tradycyjną obudową z aluminium, to wybaczcie, ale nie ma to większego sensu. Nawet ze sporej odległości naszym oczom rzucać się będą niedoskonałości wytworzonej w drukarce obudowy. W pierwszej wersji mini komputera postawiłem na skromny zestaw komponentów. Jednostkę napędza 4-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor AMD Ryzen 5 2400G, wyposażony w zintegrowany układ graficzny Vega 11, którego zresztą miałem już przyjemność testować na kanale XCOM. Wybór płyty był ograniczony do propozycji mini ITX-owej. Padło na MSI B450i Gaming Plus AC z dostępnym na pokładzie Wi-Fi. Pamięć przywędrowała od G-Skilla w formie dwóch 8-gigabajtowych kości o zegarze 3000 MHz, a z kolei dyskiem została budżetowa propozycja WD dla portu M2 o pojemności 480 GB. O widocznym na zdjęciu BeQuiet'cie jeszcze będę mówił. Umówmy się, nie jest to komputer stworzony do grania, to HTPC, jednostka o niewielkich gabarytach, która ma być multimedialnym kombajnem i najlepiej pobierać jak najmniej energii elektrycznej z gniazdka. To dlatego moim pierwszym zadaniem był undervolting Ryzena 5 2400G, został on połączony z obniżeniem taktowania układowego do 3000 MHz, a zegar ten był w pełni stabilny przy napięciu zaledwie 900 mV. Pod kątem zadań multimedialnych komputer sprawuje się należycie. Filmy wyświetlane z użyciem kodeka VP9 w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę nie gubią ramek obrazowych, o co dba sprzętowe dekodowanie wideo VEG11. Schody zaczynają się dopiero z chwilą uruchomienia materiału 2160p w 60 fps. Choć układ AMD potrafi sprzętowo dekodować wideo o takich parametrach, to jednak w ostateczności okazuje się zbyt słaby, by temu sprostać. W niespecjalnie wymagających grach jak Fortnite czy PUBG komputer z Ryzenem 5 2400G odgrywa swoją rolę. Nie liczcie na fajerwerki graficzne, ale już fakt, że Integra zapewnia 60 fps w rozdziałce 1080p we wcale nie tak starym tytule musi budzić podziw. Rzeczywiście, Fortnite gra się bardzo przyjemnie i przez chwilę nawet zapomniałem, na czym faktycznie toczą się starcia w trybie Battle Royale, a to tylko komputerek o rozmiarach mniejszych od pudełka na buty.
W PUBG nie jest już tak różowo. Mimo obniżenia nastaw graficznych do najniższego z możliwych poziomów, w rozdzielczości 1080p notuje góra 50 klatek na sekundę. Zawsze jednak można zejść odrobinę z ustawieniem rozdzielczości i cieszyć się dużo wyższym klatkarzem. W końcu ograniczenia nie stanowi tu procesor, a układ graficzny AMD. Minikomputer równa się wysoka temperatura, ależ skąd? Jasne, swoją rolę odegrał tu undervolting, ale też nie przesadzajmy. 60 stopni na procesorze w trakcie rozgrywki w grach typu Battle Royale to znakomity wynik i z pewnością możemy być spokojni o wytrzymałość serca komputera, jak i samej obudowy, wszak nie zawsze filament najlepiej reaguje na wysokie temperatury. A teraz posłuchajcie, jak to maleństwo pracuje. Nadal za głośno? Jak wiecie, projekt mini obudowy przewiduje miejsce na tradycyjny kuler wieżowy, tak by komputer stał się w pełni pasywnie chłodzoną jednostką. Nie jest to jednak rozwiązanie w 100% skuteczne, bowiem temperatury w Fortnite po kilkunastu minutach rozgrywki sięgają 75 stopni Celsjusza. Moi drodzy, i tak oto dobrnęliśmy do końca zabawy z obudową wydrukowaną w drukarce 3D. Jakby na to nie patrzeć, jest to pewnego rodzaju eksperyment, pokaz możliwości tego sprzętu, tego co można wydrukować w drukarce 3D i jak, w jaki sposób to użytkować. Okazuje się, że strona praktyczna, mimo tych niedoskonałości technicznych w druku, mimo tych niedociągnięć jakościowych, naprawdę wypada obiecująco. Otrzymujemy mini gabaryty komputera. Otrzymujemy atrakcyjną wydajność i akceptowalne temperatury z użyciem chłodzenia boksowego. Dopiero założenie w pełni pasywnego układu spowodowało, że te temperatury poszły niebezpiecznie w górę. Ja jestem całkiem zadowolony, nie spodziewałem się takich rezultatów. W połączeniu z Ryzenem 2400G Vega 11 daje sobie naprawdę nieźle radę w tych mniej wymagających tytułach, a także w multimediach, ponieważ to no nie oszukujmy się, jest to komputer przeznaczony dla osób szukających rozwiązań HTPC mini komputerów gdzieś ulokowanych w pobliżu telewizora, wspomagając go pracą. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Myślę, że tego typu projekty jeszcze będą trafiać na kanał X.com, być może już nie obudowy, ale coś innego, zobaczymy. Dajcie znać, co o tym sądzicie, jak oceniacie ten produkt, jak go widzicie i czy może przyszłość obudów jest właśnie związana także z drukiem 3D. Mówi Lipton i do zobaczenia w następnym materiale dokładnie na tym kanale. Pa, pa!